Szymon rzekł swojej matce, a dlaczego prosisz dla Adoniasza o Abiszag Szunamitkę? Proś raczej dla niego o władzę królewską, bo on jest moim starszym bratem i ma za sobą kapłana Abiatara i Joaba, syna Serui. 23. Następnie król Salomon przysiągł na Pana, mówiąc, niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeśli Adoniasz nie na swą zgubę poruszył tę sprawę. 24. Teraz więc, na życie Pana, który mnie ustanowił i osadził na tronie Dawida, mego ojca, i który, jak zapowiedział, zbuduje mi dom, na pewno dziś Adoniasz zostanie zabity. 25. Wtedy król Salomon przekazał to synowi Jojady, Benajaszowi, który zadał tamtemu cios, także umarł. 26. Kapłanowi zaś Abiatarowi król rozkazał, idź do Anatot, do posiadłości twojej, gdyż zasługujesz na karę śmierci, ale dziś ciebie nie zabiję, bo niosłeś arkę przymierza pańskiego wobec mego ojca Dawida i dotknęło cię to całe cierpienie, które dotknęło mego ojca. 27. Tak więc Salomon odsunął Abiatara, by nie był kapłanem pańskim, i aby wypełnić, co Pan zapowiedział rodowi Helego w Szilo. 28. Gdy wieść o tym doszła do Joaba, syna Serui, wtedy Joab umknął do namiotu pańskiego i uchwycił się rogów ołtarza, gdyż Joab popierał Adoniasza, a nie popierał Absaloma. 29. Gdy doniesiono królowi Salomonowi, że Joab umknął do namiotu pańskiego i tam jest przy ołtarzu, wtedy Salomon posłał Benajasza, syna Jojady, do namiotu pańskiego, rozkazując, idź, zabij go. 30. Wszedł więc Benajasz do namiotu pańskiego i rzekł do niego, z rozkazu króla, wyjdź. On zaś odpowiedział, nie, bo tu chcę umierać. Wtedy Benajasz zdał sprawę królowi, mówiąc, to rzekł Joab i to mi odpowiedział. 31. Na to odparł mu król, uczyń, jak powiedział. Zabij go i pochowaj, aby zmazać za mnie i z rodu mojego ojca niewinną krew, rozlaną przez Joaba. 32. A Pan zrzuci na niego odpowiedzialność za to, że zamordował dwóch ludzi zacnych i lepszych od niego, bez wiedzy mego ojca, Dawida, zabił mieczem Abnera, syna Nera, wodza wojska izraelskiego, i Amasę, syna Jetera, wodza wojska judzkiego. 33. Odpowiedzialność za ich krew spadnie więc na Joaba i na jego potomstwo na wieki, a dla Dawida i jego potomstwa oraz jego domu i jego tronu niech będzie pokój na wieki od Pana. 34. Wobec tego Benajasz, syn Jojady, poszedł i zadał mu cios śmiertelny. Potem pochowano go w jego domu na pustyni. 35. Na jego miejsce król postawił na czele wojska Benajasza, syna Jojady, a kapłana Sadoka ustanowił arcykapłanem na miejsce Abiatara. 36. Następnie król kazał wezwać Szimejego i rzekł mu, zbuduj sobie dom w Jerozolimie. Będziesz tam mieszkał i nigdzie z niego nie będziesz wychodził. 37. Dobrze wiedz o tym, że w dniu, w którym wyjdziesz i przekroczysz potok Cedron, na pewno umrzesz, i to z własnej winy. 38. A wtedy Szimei rzekł, dobre słowo. Twój sługa uczyni tak, jak powiedział Pan mój, król. Rzeczywiście Szimei długi czas mieszkał w Jerozolimie. 39. Jednak po upływie 3 lat dwaj słudzy Szimejego uciekli do Kisza, syna Maaki, króla Gatunek. Dano więc znać Szimejemu, mówiąc, oto twoi słudzy są w Gatunek. 40. Wtedy Szimej osiodłał swego osła i wyruszył do Gat, do Kisza, aby szukać swoich sług. Potem powrócił i przyprowadził z Gat swoje sługi. 41. Doniesiono Salomonowi, że Szimej poszedł z Jerozolimy do Gat i wrócił. 42. Wtedy król kazał wezwać Szimejego i rzekł do niego, czyż nie zaprzysiągłem cię na Pana i nie przestrzegłem cię wyraźnie, mówiąc, dobrze wiedz o tym, że w dniu, w którym wyjdziesz i gdziekolwiek pójdziesz, na pewno umrzesz? A tyś mi odrzekł, dobre słowo usłyszałem. 43. Więc dlaczego nie zachowałeś przysięgi na Pana i nakazu, który ci dałem? 44. Następnie król rzekł Szimejemu. Ty wiesz o wszystkim złu, którego świadome jest serce twoje, a które wyrządziłeś mojemu ojcu, Dawidowi. Za to Pan obróci twoją złość na twoją głowę. 45.
a król Salomon będzie błogosławiony i tron Dawida będzie wobec Pana utwierdzony na wieki. 46. Potem król wydał rozkaz Benajaszowi, synowi Jojady. Ten wyszedł i zadał tamtemu cios tak, że umarł. Wzmocniła się więc władza królewska w ręku Salomona. 1. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, gdyż wziął za żonę córkę Faraona i sprowadził ją do miasta Dawidowego, zanim dokończył budowy swego pałacu oraz świątyni pańskiej jako też murów okalających Jerozolimę. 2. Lud jednak składał ofiary na wyżynach, gdyż do tego czasu jeszcze nie została zbudowana świątynia ku czci Pana. 3. Chociaż Salomon umiłował Pana, naśladując obyczaje ojca swego Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. 4. Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo tam była wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu 1000 ofiar całopalnych. 5. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg, proś o to, co mam ci dać. 6. A Salomon odrzekł, tyś okazywał twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. 7. Teraz więc, o Panie, Boże mój, tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. 8. Ponadto twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. 9. Racz więc dać twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud twój tak liczny? 10. Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. 11. Bóg więc mu powiedział, ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych. 12. Więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. 13. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. 14. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie. 15. Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że był to sen. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom. 16. Potem dwie nierządnice przyszły do króla i stanęły przed nim. 17. Jedna z kobiet powiedziała, litości, panie mój. Ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja porodziłam, kiedy ona była w domu. 18. A trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również porodziła. Byłyśmy razem. Nikogo innego z nami w domu nie było, tylko my obydwie. 19. Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. 20. Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie swego syna zmarłego. 21. Kiedy rano wstałam, aby nakarmić mojego syna, patrzę. A oto on martwy. Gdy mu się przyjrzałam przy świetle, rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego urodziłam. 22. Na to odparła druga kobieta, wcale nie, bo mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi, właśnie że nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. I tak wykrzykiwały wobec króla. 23. Wówczas król powiedział, ta mówi, to mój syn żyje, a twój syn zmarł, tamta zaś mówi, nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. 24. Następnie król rzekł, przynieście mi miecz. Niebawem przyniesiono miecz królowi. 25. A wtedy król rozkazał, rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej. 26. Wówczas kobietę, której syn był żywy,
Zdjęła litość nad swoim synem i zawołała: Litości, panie mój! Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. Tamta zaś mówiła: Niech nie będzie ani moje, ani twoje. Rozetnijcie. 27. Na to król zabrał głos i powiedział: Dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go. Ona jest jego matką. 28. Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów. 1. Król Salomon był królem nad całym Izraelem. 2. A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan. 3. Elichoref i Achiasz, synowie Iszy, pisarze, Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik. 4. Benajasz, syn Jojady, wódz wojska, Sadok oraz Abiatar, kapłani. 5. Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla. 6. Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo. 7. Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem 12 nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku. 8. A oto ich imiona: Ben-Hur na górze Efraima. 9. Ben-Deker w Makas, Sza'albim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Hanan. 10. Ben-Hesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Hefer. 11. Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona. 12. Baana, syn Achiluda Tanak, Megiddo aż poza Jokmeami całe Betrzean za Izrael aż do Abel Mehola koło Sartany. 13. Begeber w Ramot w Gileadzie miał osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący 60 dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram. 14. Achinadab, syn Iddo Mahanaim. 15. Achima Asuneftalego, on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat. 16. Baana, syn Huszaja Uasera, łącznie ze wzgórzami. 17. Joszafat, syn Paruacha, u Issachara. 18. Shimei, syn Eli, u Beniamina. 19. Geber, syn Uriego, w kraju Gilead ziemia Sichona, króla Amoreckiego. I Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju. 20. Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się. 1. Salomon panował od rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. Składały one daninę i były poddane Salomonowi przez całe jego życie. 2. Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło 30 kor najczystszej mąki i 60 kor zwykłej mąki, 3, 10 tucznych wołów i 10 wołów pastwiskowych oraz 100 owiec oprócz jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa. 4. Panował on też w całym zarzeczu od Tifsach do Gazy i nad wszystkimi królami zarzecza, i miał pokój ze wszystkich stron dookoła. 5. Dlatego też przez wszystkie dni Salomona Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie. Każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan do Beerszeby. 6. Salomon miał też 4000 stajni dla koni do swoich powozów i 12000 wierzchowców. 7. Nadzorcy ci zaopatrywali